Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przystępuje do budowy kolejnych bloków komunalnych i jednej kamienicy, której mieszkania zostaną sprzedane na rynku deweloperskim. W ubiegłym roku Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wyburzyło starą, nie nadającą się do dalszego zamieszkiwania kamienicę przy ulicy Sambora 5. Teren został oczyszczony z gruzu i czeka na jego zagospodarowanie. Przygotowano już projekt pod budowę nowej. Właśnie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Jest oczywiście projekt, który przewiduje budowę 18 mieszkań. Będą to mieszkania deweloperskie. Rozpoczęcie planujemy jeszcze w tym roku. Myślę, że do września uda nam się wybrać wykonawcę. Będziemy niedługo ogłaszać przetarg, myślę, że w przeciągu miesiąca. No i chcielibyśmy we wrześniu, tak jak wspomniałem, rozpocząć budowę po to, żeby no jeszcze w tym roku wykonać prace fundamentowe, wyjść z tak zwanej ziemi i móc stawiać ściany. To nie koniec inwestycji, które realizuje TTBS. Po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku oddało do użytku szósty blok przy ulicy Prostej, już przygotowuje się do budowy dwóch kolejnych. Wówczas zapowiadał prezes TTBS Arkadiusz Woźniak, że niebawem przystąpią do następnego zadania. Wtedy mówiłem o tym, że jeśli pozwolą nam środki finansowe, to będziemy mogli budować. Tak się złożyło, że byliśmy inicjatorem złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu wnioskowi uzyskaliśmy dotację bezzwrotną 2 milionów złotych. To jest około 45% całej inwestycji i dzięki temu będziemy budować dwa budynki równolegle. Chcielibyśmy rozpocząć tą inwestycję jeszcze w tym roku. W tej chwili oczekujemy na umowę podpisaną między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Miejską Tczew. I na tej podstawie będzie druga umowa między gminą a TBS-em. Rozpoczniemy, myślę, tą inwestycję najpóźniej do początku września, po to, żeby w ciągu 12-14 miesięcy wybudować oba budynki. Spieszymy się z tym między innymi dlatego, że tutaj osiedle Zatorze jest poddane rewitalizacji. Chcielibyśmy do końca przyszłego roku umożliwić dokończenie prac, które planuje Urząd Miasta, rewitalizację dróg, po to, żeby tutaj ciężki sprzęt już nie jeździł. Także jest szansa, że to osiedle zakończymy w trzecim kwartale przyszłego roku. Na mieszkania mogą liczyć osoby? Osoby z listy będą się mogły o to ubiegać, z tym, że tutaj akurat jest to przyznawane przez Urząd Miasta, tak można powiedzieć, w nagrodę dla tych, którzy płacą systematycznie czynsz. Tak? Jednym z warunków jest spełnienie właśnie tego, że mieszkańcy płacą minimum przez 2 lata czynsz w terminie i nie, oczywiście nie są dłużnikami.